Dobra, dzisiaj rozpakujemy zamówiony na AliExpress uchwyt do telefonów komórkowych, które można zamocować na kierownicy skutera, motocykla. W końcu to przyszło. No kurczę, nawet firmowe mają kartoniki. To już nic. Imbus, sprężyna, podkładka, nakrętka. To jest... nie wiem co. To są silikonowe gumki, które mają oprócz uchwytu jeszcze zabezpieczać dodatkowo telefon przed tym, że jakby uchwyt nie wytrzymał, to będzie go ten silikon przytrzymywał. Jest mocowanie. Przez tą dziurę przeciąga się gwint od lusterka. Mocowanie pierwsze, ściskające kule, więc teoretycznie można sobie niby pod każdym kątem telefon złapać. I samo mocowanie. Ale wracając, 90% uchwytów tego typu było z czterema uchwytami. Natomiast pojedyncze sztuki były jeszcze z dwoma dodatkowymi uchwytami. Ma to na celu, moim zdaniem, podtrzymywanie telefonu od dołu. Uchwyt byłby w ten sposób montowany. Dół, asfalt powiedzmy, był w tym kierunku. No więc z automatu siła ciążenia dopycha telefon do tych dwóch mocowań. Zobaczymy, spraktykujemy, jak się ten telefon zachowuje. Za chwilkę zobaczycie, jak wygląda to po zamontowaniu na skuterze i czy to chwyta telefon. To są te dwa dodatkowe uchwyty, które od spodu blokują telefon przed wysunięciem się, więc nie ma możliwości, żeby to wyjechało w tą stronę. Gdyby się jednak okazało, że jednak jakimś cudem się wypnie dodatkowo, wypnie się w ogóle, to jest dołączony do sprzedaży taki, do produktu taka guma, którą dodatkowo zabezpiecza się telefon. Ona tutaj z tyłu jest zamocowana, więc to nie wypadnie, więc to nie ma szans, żeby wypadło. Nawet gdyby teraz otworzyć ten uchwyt, najłatwiej to zrobić w ten sposób, to on cały czas jest trzymany. I to bardzo mocno, nawet myślę, że na samej gumie właściwie mógłby się trzymać. Słabszym ogniwem może być ewentualnie wyskoczenie z jednej albo z drugiej kulki obrotowej. Ewentualnie tutaj w ogóle może się w jakiś cudowny sposób urwać zaczep. Albo ostatnia możliwość, którą widzę, zerwie się gwint mocujący lusterko, który trzyma cały uchwyt. Ten telefon ma jakieś 5 cali, to jest Huawei P8 Lite. Natomiast tak czy siak, nie wiem czy to widać. W tym telefonie niespecjalnie wystają te przyciski od ściszania, podgłaśniania. Tutaj nie ma jakiegoś większego problemu, natomiast założony troszkę większy telefon Motorola G5S. Akurat ten uchwyt wychodzi idealnie na mocno wystającym przycisku do ściszania, podgłaśniania, więc jak tylko zakładam telefon, to albo się ścisza, albo podgłaśnia. To co teraz widzieliście, przekręcanie, to nie jest kulka, która się obraca, tylko mechanizm ten taki rozsuwany. O, widzicie? Kulka, która jest w tym miejscu, jest nieruchoma. Natomiast rusza się samo mocowanie. Dziwne to jest, ale jak na razie nie jest to moim zdaniem jakiś mega problem. Jeśli chodzi o uchwyt, to na razie tyle. Dokręcimy coś przy następnych jazdach. Hej. Hejka.
po kilku przejazdach już można więcej coś powiedzieć na temat uchwytu. Generalnie nie jest źle, chociaż mogłoby być lepiej. Jeśli chodzi o mocowanie, to tu nie mam żadnych zastrzeżeń. Trzyma bardzo mocno na samym uchwycie. To ściska tak mocno, że nie ma praktycznie szans, żeby to wypadło. Jakby ktoś jednak temu nie ufał, to można użyć tego silikonu. Natomiast problemem jest mocowanie kulowe. To trzyma ok. Natomiast to w związku z tym, że tutaj jest spora dźwignia, to od większych dziur wibracji to zaczyna pomału się opuszczać w dół. I raz na jakiś czas, zresztą teraz dosyć lekko to chodzi. Moim zdaniem dokręcenie śruby tutaj dużo nie da. Można by jeszcze spróbować jakąś gumową podkładką, żeby większy opór to stawiało i być może nie będzie się to obniżać. Natomiast raz na jakiś czas po prostu trzeba poprawić, podnieść to sobie wyżej i nadal można z tego korzystać do następnej dziury. Więc generalnie uważam, że nie jest źle. Na pewno lepiej niż trzymanie telefonu w ręce. Pozdrawiam.